Notęgijska latarnia, 14 stycznia 2018 roku. Przywieźli ją z poprzedniego życia. Kupił ją za rozsądną cenę na portalu ogłoszeniowym. Sprzedawca przywiózł ją z Holandii. Lampa była elektryczna, ale stanowiła bardzo zgrabną imitację starej naftowej lampy. Podstawa była wykonana ze szlachetnego drewna z mosiężnymi elementami. Mleczny, kremowy klosz ozdobiono ornamentami złożonymi z różyczek. Prezentowała się bardzo zacnie. W nowym domu znalazła miejsce na oknie, w jadalni, obok innych mosiężnych ozdób starej wagi, czajnika, cynowego kufla. Idealnie pasowała do zrobionego z ręcznie formowanej cegły parapetu. Przedmioty dawno temu użyteczne, teraz ozdobniki, szpeje, jak nazywała jej ciotka Krysia, sama kolekcjonerka staroci. Przywozili je z plich targów, targowisk, ze śmietnisk, jak mówił on. Stare walizki, świeczniki, zegary, kufle, obrazki, zwłaszcza te ulubione przez nią o tematyce sakralnej. Przedmioty, których losy nie były im znane. Przedmioty wędrowcy, porwane przez dziejowe zawieruchy, z domów, które popadły w ruinę. Znalazły schronienie w domu pod bocianem, wybawienie przed zagładą na wysypisku śmieci. I tak lampa stała się znowu użyteczna. Stała się częścią ich codziennego rytuału. Jesienno-zimową porą, gdy zmrok zapadał szybko, zapalał ją, aby rozpraszała pełzającą od strony paprocina ciemność. A potem parzył swoją ulubioną poobiednią herbatę miętową. Nazwał ją lampą przeciwzmierzchową. Parę dni temu, gdy wracali wieczorem od przyjaciół, pokazał jej widoczne w oddali malutkie światełko. Widzisz? Spytał. To nasza latarnia, lampa w oknie naszego domu. W ciemnościach spowijających notęgijskie pagórki małe ciepłe światełko w oddali zdawało się mówić: wracajcie bezpiecznie, tu jest wasz dom. Z pamiętnika samotnego mężczyzny. 28 stycznia 2018 roku. Zwykle wygląda to tak. Mniej więcej między 5 a 6 rano, gdy straszliwie ciemno i zimno na dworze, gdy za żadne skarby nie chce się wysunąć żadnego członka spod grubej puchowej kołdry, czuję na ustach delikatny pocałunek. To Hanna. I już wiem, że muszę wstać. Wypełzam więc zaspany, a ona czeka przy drzwiach, patrząc na mnie złotymi oczyma. Z drugiej strony drzwi czeka już reszta futrzastego towarzystwa, głodnego niczym stado lwów na pustyni. Sypię więc wszystkim po garści suchego żarcia. Następnie szorowanie moich kłów, przemywanie ocząt, dumanie na tronie, czyszczenie kuwet, parzenie kawy, którą wybijam, naświetlając się LED-owym monitorem. Kominek czyszczę i rozpalam przeważnie po kawie, trochę przed 7, gdy na dworze robi się już jasno. Staram się mieć przygotowane drewno, żeby skoro świt, nie latać do szopy. Koło 8, drugie karmienie kotów wewnętrznych mięsidłem z puszki. Dwa koty zewnętrzne próbują sforsować drzwi wejściowe. To najniebezpieczniejsza faza karmienia. Jako szalałe rzucają się na kocie łakocie. Muszę pamiętać, aby nie zostawić opróżnionej puszki. Bo ostatnio, kiedy mnie nie było, Mironka wetknęła do puszki łeb i nie mogła go wyjąć. Wracam ze szpitala, a tu coś dziwnego siedzi przed domem. Kot z łbem zakutym w stalowy hełm. Nie było mi do śmiechu. Dobrze, że przerażona nie uciekła gdzieś na pola, bo by zdechła z pragnienia albo nawet się udusiła. Z trudem ją oswobodziłem. Gdy koty są najedzone, idę z trójnogim psem na spacer, przeważnie do starej gruszy na zakręcie. Zrobi co musi, a potem tęsknie patrzy w stronę lasu, za którym mieszka jego narzeczona. Parę dni temu omal nie uciekł ponownie, ale słysząc moje groźne porykiwania, zmitygował się i zawrócił. Po powrocie ze spacerniaka karmienie.
Najpierw pies, potem zmywarka, na końcu ja. Z tą zmywarką to jest tak, że nie widziałem, iż jest coś takiego w domu. Taka biała, metalowa, duża skrzynia koło zlewu, którą bardzo sobie chwali Graszka. Jakoś tak się złożyło, że dotąd nie mieliśmy okazji zawrzeć bliższej znajomości. W czwarty dzień samotności, kiedy skończyły się czyste naczynia, a to, co zmagazynowałem na blacie, groziło lawiną, obejrzałem sobie dokładnie ową zmywarkę. Domyśliłem się, że na górnej półce umieszcza się kubki i szklanki, na dolnej zaś talerze, gary i sztućce. Jako że Graszka parę razy kazała mi kupić tabletki do zmywania, wetknąłem jedną z pudełka pod zlewem w kieszonkę na drzwiach. Potem już było z górki. Wciśnięcie dwóch guzików, we wciskaniu guzików jestem mistrzem, i zaczęło się pranie. Myślę sobie, że jakiś producent żywności powinien opracować zbilansowany suchy pokarm w workach 10-kilogramowych dla nagle osamotnionych mężczyzn. Tak jak psów i kotów czy rybek akwariowych. Sukces murowany. Przez pierwsze dni przejadłem zapasy, które były w domu. Na szczęście było tego trochę, bo w feralną sobotę miało mieć miejsce spotkanie towarzyskie. Gdy głód zajrzał mi w oczy, udałem się do Polo i nakupowałem różnych cudawianków, za które mi wstyd. Tłumaczy mnie jedynie to, że głęboka depresja wymagała zaaplikowania mocnych antydepresantów. I tak oto wróciłem do żarcia fabrycznego. Odkorowa pizza, nie powiem, nawet dobra. Pyzy, które okazały się pierogami z mięsem, zupki chińskie, sajgonki, co smakowały gorzej niż okropnie. Po raz kolejny dałem się naciąć producentom. Tym razem była to ryba po węgiersku firmy Seco. Otwieram wielgaśne pudełko, a w środeczku w oceanie cebuli, pieczarek i marchwi pływają trzy, słownie trzy, maciupeńkie kawałki ryby. Legien atak azot, zakląłem szpetnie w języku bratanków od szabli i od szklanki. Nic nie przebije firmy Frosta z jej nazji Göring. Na opakowaniu stało, że indonezyjskie danie z ryżem, soczystym kurczakiem oraz chrupiącymi warzywami. 100% naturalnego smaku, bez wzmacniaczy, bez barwników, bez aromatów, a wszystko to w 9 minut. Opakowanie wielkie, półkilogramowe, wow, pasibrzuch nie będzie głodny. Sypię zmrożoną zawartość na rozpaloną patelnię, mieszam, co by się nie swajczyło. Wielkie lodowe grudy topnieją jak grenlandzkie lodowce. Ale hola hola, co to do kurki wodnej jest? Gdzie te chrupiące warzywa, gdzie soczysty kurczak? W ryżowej kleistej brei pływa może z 5 gumiastych kawałków chickena, ale warzywa w ilościach śladowych. O losie! Gdybym szybko nie dodał cebuli, czosnku, kukurydzy z puszki, skrojonych trzech parówek indyczych, to bym zmarł śmiercią głodową. No dobra, koniec tego przydługiego tekstu z pamiętnika samotnego mężczyzny, którego pewnie mało kto doczyta do końca. Nieprawdaż? Jeśli przeżyję dzisiejsze taśmowe krokiety z mięsem, to może napiszę ciąg dalszy. Na szczęście Graszka jutro wraca. Nie będę musiał się więc zapoznawać z pralką. Zawsze mnie bowiem przerażała konieczność określania, co jest białe, a co kolorowe. 100 brudów piętrzy się pod sufit. Ja wyglądam jak lump, ale do jutra wytrzymam. Iksińska, 6 luty 2018 roku. Pani, nazwijmy ją Iksińska, mieszka w małej wiosce nanizanej na sznurek drogi wojewódzkiej 512. Iksińska ma do pobliskiego miasteczka Górowej Ławeckiego ponad 6 km. W jej wsi od dawna nie ma już pracy, odkąd padł PGR. Jest więc bezrobotna, podobnie jak wielu innych mieszkańców okolicznych wiosek i przysiłków. Szans na znalezienie pracy raczej nie ma, ma za dużo lat, lekko ponad 50 i tylko podstawowe wykształcenie. Nawet gdyby była młodsza i miała dobry zawód, to z pracą i tak byłby problem. Iksińska jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, ma dzięki temu ubezpieczenie zdrowotne i przez jakiś czas dostawała zasiłek. Musi się jednak co jakiś czas zjawić w urzędzie. W
Wstaje więc wcześniej, ubiera się ciepło na cebulkę, bo zima zrobiła się mroźna, i idzie poboczem drogi wojewódzkiej 512 do Górowa. Autobus już dawno tędy nie jeździ i Ksińska nie ma auta, nigdy nie miała. Ma zięć wymuskane, aczkolwiek leci we Audi, ale teściowej ze złości nie podwiezie. Idzie więc i Ksińska złożyć podpis, bo inaczej nie przedłużono by jej ubezpieczenia. Pani w urzędzie teoretycznie powinna przedstawić jej propozycję pracy, ale wiadomo, że dla Iksińskich nie ma żadnych ofert. Poklika żelowymi paznokietkami po klawiaturze, podsmoka, powzdycha, siorbnie herbatkę, po czym wysunie w stronę Iksińskiej papier do podpisania. Całość potrwa góra z 5 minut. Pani Iksińska zrobi jeszcze przy okazji skromne zakupy w Biedronce, bo najtaniej, po czym pomaszeruje w kierunku domu, mając nadzieję, że może ktoś ją podwiezie i nie będzie musiała iść parę kilometrów przez mróz. Tym razem udało się. Na jej znaki zatrzymała się kobieta zwana Graszką z domu pod Bocianem i mimo, że nie było jej po drodze, podwiozła ją swoim stareńkim Vento. W czasie drogi Ksińska wyżali się Graszkowskiej, jak to się jej żyje pod polskim okupantem. Opowie o biedzie i o tym, że kiedyś żyło się znacznie lepiej. Trochę pomaga jej syn, który mieszka za granicą. Mieszkanie ma za darmo, wiadomo, bezczynszowe. Musi tylko opłacić prąd i wodę. Opał wyszarpie się z okolicznego lasu, gdy wiadome będzie, że leśniczy daleko. Czasem dostanie pomoc z gminy, pieniądze albo tak zwane dary losu, czyli żywność. Wiosną zasadzi ziemniaki i inne warzywa na poletku obok domu. I tak oto wygląda pokrótce wiejskie życie Iksińskiej i wielu jej podobnych w drugiej dekadzie XXI wieku na obrzeżach zjednoczonej jeszcze Europy. Jakże inne od wizji, jaką roztaczają kolorowe magazyny, w których uśmiechnięte panie i panowie, ładnie ubrani i zadbani, prezentują swoje wiejskie domy i zachwalają życie z dala od zgiełku wielkich miast. Pętla. 7 luty 2018 roku. Kiedy tamtego lipcowego poranka właściciel wraz z synem wystawiał ją przed domem, była przekonana, że jej dni dobiegły końca. To mój dzień ostatni, myślała. Zaprawdę piękny dzień na umieranie. W koronach kasztanowców ćwierkały jak oszalałe ptaki. Filtrowane przez listowie słońce malowało na asfalcie podmiejskiej Kasztanienstrasse złote wzory. Jakież było jej zdziwienie, gdy zamiast wielkogabarytowej śmieciarki stanęła obok niej sfatygowana furgonetka. Wysiedli z niej dwami mężczyźni o spracowanych rękach i wrzucili ją do środka pełnego starych mebli i zużytego sprzętu AGD. Jechali długo, cały czas na wschód, coraz gorszymi drogami, aż dojechali do wioski pod miastem w dawnych Prusach Wschodnich, które kiedyś nazywało się Bartenstein, a obecnie leżało na wschodnim skraju Polski. W wielkiej, starej, drewnianej stodole mężczyźni mówiący dziwną, szeleszczącą mową, w której powtarzały się przeważnie dwa słowa, jedno brzmiące jak p***wa, a drugie ja p***dolę. Bestialsko wybeszali jej braci i siostry. Na klepisku walały się części pralek, lodówek, telewizorów, a nawet samochodów. Na szczęście okazało się, że wystarczy w niej wymienić tylko programator i będzie ponownie sprawna. Uniknęła więc śmierci przez harakiri. Późną jesienią załadowano ją do starej furgonetki i powieziono w nieznane. Droga była jeszcze gorsza. Przez ostatnie parę kilometrów obijała się boleśnie oblaszane ściany. Mein Gott, zakleła po niemiecku. Język ten znała bowiem od dziecka, gdzie oni mnie wiozą i dowieźli do starego domu na przysłowiowym Zadupiu. I nie chciała wiedzieć, ile skasował za nią dostawca, ale sądząc z ilości banknotów, niewiele. Dom był stary, po niemiecku. Typowy dom bogatego pruskiego Bauera. Nowi właściciele zaczęli jego remont. Miał nowy dach i częściowo wyremontowane wnętrze. Nastały dni znojne. Długo nie pożyje, pomyślała po pierwszych paru praniach. Odzież była strasznie brudna i były jej tony. Potem było lżej,
aczkolwiek nowa pani miłośniczka czystości dawała jej popalić, a raczej poprać. Dni przeplatały się z nocami, po zimie nastąpiła piękna wiosna, a potem mokre lato i znowu jesień i zima. Nocami próbowała rozmawiać z piecem, który właściciel nazywał zielonym smokiem, ale on przeważnie zajęty był pożeraniem drewnianej karmy. U progu wiosny, podczas dni mroźnych, acz słonecznych, źle się poczuła. Nie była w stanie przekręcić bębna. Nowy pan pogrzebał w niej, założył pasek, ale ten ponownie spadł. Pan podrapał się po głowie i po paru próbach powiedział do pani: musimy ją zawieźć do serwisu. 7 lutego, 30 minut na 11, powieźli ją starym samochodem do Bartoszyc. Mężczyzna, który kilkanaście miesięcy temu skasował za nią 3 banknoty, rozwarł jej wnętrze, pogrzebał i wydał wyrok śmierci. Bęben spiekany, nie da się wymienić łożyska, nie opłaca się. Może się pan oddać na złom albo koledzy na części, dogadajcie się. Stali więc nad nią, targując się z zaciekle, a ona wiedziała, że znów życie zatoczyło niesamowitą pętlę i przypomniała sobie tamten odległy dzień, kiedy monter w fabryce w Norymberdze podłączył ją po raz pierwszy raz do prądu. Kochane dziewczyny, kochani chłopacy, za nami 10 odcinek opowieści na Tangijskich, 69 przeczytanych stron z 244. W sklepiku pozostało ostatnie parę sztuk tej książki. Jeżeli ktoś ma ochotę na posiadanie jej w postaci papierowej, to serdecznie zapraszam. To jest ostatni dzwonek, ponieważ nie przewiduję raczej do druku. Życzę wam miłej niedzieli.